Tło wydarzeń, Monika Puzio-Czapka, witam Państwa. Wczoraj w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę poświęconą arcybiskupowi Józefowi Teodorowiczowi. W jaki sposób jego postać łączy Ormian i Polaków, a także o działalności Stowarzyszenia Ormiańskiego w Koszalinie. Porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Łukasz Trzeciak. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Skąd pomysł, by przypomnieć postać arcybiskupa Józefa Teodorowicza? Pierwszy powód to taki, iż jest to patron naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi długą nazwę, Stowarzyszenie Ormiańskie Mer Hajrenik imienia arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza. Więc przede wszystkim chcieliśmy przybliżyć koszalinianom postać naszego patrona. To na pewno pierwszy powód. Drugi, który też można wyróżnić, niezależny od patrona stowarzyszenia, od tego, kto jest naszym patronem. To taki, że jako społeczność, chociaż ja jestem Polakiem, ale też te związki ze społecznością ormiańską odczuwam z uwagi na łączące nas przyjaźnie. Także chcieliśmy i szerzej jako społeczność ormiańska pokazać szerszej grupie, szerszej widowni, odbiorcom, przybliżyć postać arcybiskupa. Jakie są zasługi arcybiskupa Józefa Teodorowicza? Wystawa nosi tytuł Wielki Zapomniany. Uważam, że choć może to budzić pewne kontrowersje, jak to Wielki Zapomniany, skoro my o nim przypominamy, a wystawa była już w wielu polskich miastach i dopiero teraz w Koszalinie. Więc niektórzy zapytają, jak to Wielki Zapomniany, tak? Jak on, skoro faktycznie tak wielkie zasługi. Uważamy, że zapomniany w tym znaczeniu, że pamięć o nim jest odwrotnie proporcjonalna do jego zasług. A zasługi miał liczne, trudno pewnie byłoby je wymienić w tak krótkim programie, dlatego że poświęcone były temu najrozmaitsze publikacje. Ale jeśli byśmy mieli zwrócić uwagę i nawiązać do tytułu wystawy, to oczywiście jego zasługą było nie tylko to, że był pasterzem Ormian, katolików obrządku ormiańskiego w archidiecezji lwowskiej, ale też i to, że był wybitnym polskim patriotą. A poprzez ten termin patriota rozumiem nie tylko kogoś, kto słowem potwierdza, że jest patriotą. W przypadku arcybiskupa tak można było powiedzieć, dlatego że jego płomienne kazania, płomienne wystąpienia sprawę polską poruszały. Ale i był człowiekiem czynu. Człowiekiem czynu wtedy, kiedy miał możliwość działać społecznie, działać społeczno-politycznie, bo wtedy jeszcze duchowni mogli zasiadać w ławach sejmowych chociażby, to w Izbie Panów Wiedeńskiej przedstawiał sprawę polską, żądał niepodległości. To mówimy przecież jeszcze o okresie I wojny światowej i także czasie poprzedzającym ją. Później był posłem na Sejm Ustawodawczy, był senatorem. Przykładowo w 1920 roku, kiedy ważyły się losy Śląska, arcybiskup Teodorowicz udał się do Rzymu, aby spotkać się z papieżem Benedyktem XV, zjednać go dla sprawy polskiej, wytłumaczyć mu te zagadnienia, przybliżyć wszystko, co należy. Ponadto udał się wtedy również do Paryża, do Brukseli, aby zjednywać tamtejsze elity dla sprawy polskiej. Można powiedzieć, że był takim pomostem między kulturą polską a ormiańską. Tak, zdecydowanie. Zresztą też taka ciekawostka, kilka dni temu przecież obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I jednym z żołnierzy wyklętych był major Walerian Tumanowicz. Przypisuje się jemu następujące słowa wypowiedziane w czasie procesu. Z krwi jestem Ormianinem, ale z duszy i przekonań Polakiem. Myślę, że arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz także podpisałby się podobnie jak tysiące osób pochodzenia ormiańskiego w przeszłości i obecnie pod tymi słowami. Bo tu nie możemy zapomnieć o ważnych wydarzeniach dla Ormian, które to było już 105 lat temu. Chodzi mi o ludobójstwo tak. Ormian, tak? Wtedy większość musiała uciekać po prostu z tego kraju. Tak, oczywiście. To wydarzenie do dzisiaj nazywane pośród Ormian Meciherem, czyli wielka tragedia. Trzeba też pamiętać, że nawet i wcześniej, pod koniec XIX wieku, od 100 do 300 tysięcy Ormian zostało zamordowanych w państwie osmańskim. Później faktycznie to największe ludobójstwo rozpoczęte 24 kwietnia
chociaż to bardziej taka data symboliczna, wtedy aresztowano inteligencję ormiańską 24 kwietnia 1915 roku i od tego czasu, podczas I wojny światowej wymordowano od 1 do 3 milionów. Najczęściej podaje się liczby od 1,5 do 2 milionów Ormian, także to faktycznie wielka tragedia, tak jak mówią Ormianie. To wydarzenie jest upamiętniane, pamięć o ofiarach jest w społeczności ormiańskiej. Na przykład od kilku lat, w 101. rocznicę, pierwszy raz się spotkaliśmy już przy pomniku wyobrażającym haczkar, czyli ormiański kamień krzyżowy, który jest postawiony na Górze Polanowskiej. I to jest jeden z dwóch takich akcentów na Pomorzu Środkowym. Drugi już taki typowy haczkar wykonany z tufu, z kamienia wulkanicznego, znajduje się przy Kościele Mariackim w Szczecinku. Także tam Ormianie się spotykają, ale nie tylko Ormianie, dołączają do nich polscy przyjaciele, dołączają do nich ci, którzy są zainteresowani kulturą i historią. Ilu Ormian przebywa obecnie w Polsce, mieszka, a ilu w Koszalinie i tutaj w tym regionie? Myślę, że to też nie zawsze będzie łatwe do oszacowania, ale podaje się takie dane oficjalne, że około 30-40 tysięcy Ormian w całej Polsce. To były dane sprzed 2 lat. Teraz oczywiście musimy mieć na względzie, że wielu pracowników także i z Republiki Armenii w Polsce przybywa czasowo, a niewykluczone, że niektórzy, że jakaś część z nich zostanie na dłużej. Natomiast Koszalin to jest około kilkudziesięciu osób, ale bardzo utożsamiamy się też, jednoczymy się z tą społecznością ormiańską w Szczecinku. Tam jest jeszcze prężniejsza. I jeszcze więcej Ormian w Szczecinku i w okolicach mieszka, kilkadziesiąt rodzin. Także myślę, że chociaż jest to społeczność niewielka, to jednak prężnie działająca i zaznaczająca się na Pomorzu Środkowym. Jeżeli mówimy o stowarzyszeniu Mer Hajrenik, od ilu lat działa w Koszalinie, z czyjej inicjatywy powstało? Tak, stowarzyszenie powstało 2 lata temu, w styczniu 2018 roku, ale właściwie było to sformalizowanie naszych dotychczasowych działań, chociażby w 2016 roku, ten rok uważam za przełomowy, nie tylko dlatego, że wtedy powstał ten pomnik na Górze Polanowskiej, właśnie w 101. rocznicę został odsłonięty w kwietniu 2016 roku, ale wtedy pierwsze duże wydarzenie kulturalne odbyło się w Koszeńskiej Bibliotece Publicznej. Zresztą teraz przecież kolejne, więc ta współpraca z biblioteką po raz kolejny zostaje zaznaczona. Duże wydarzenie przedstawiające kulturę, historię Armenii połączone z wykładami, z częścią wstępną, z prezentacją bogatej architektury, kultury Armenii oraz z programem artystycznym. Także gościł Norik Minasyan, grający na duduku, jego córka obdarzona pięknym głosem Lilith Minasyan, obecnie także reprezentująca Polskę w wielu konkursach. I uświetnił to wydarzenie obecnością ambasador Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej, pan Edgar Gazarian. No właśnie, o Armenii chyba nie wiemy za wiele, a to piękny kraj, niewielki, leżący na pograniczu Europy i Azji. Tak, tak. Warto go odwiedzić. Oczywiście. Byłem w Armenii dotychczas tylko raz, ale tam jest tak pięknie, zresztą tak jak i w naszej pięknej ojczyźnie, że chce się tam wracać. Tak? Oczywiście możemy zobaczyć w zasobach internetowych, w albumach piękne zdjęcia przedstawiające wspaniałą architekturę. Możemy niestety tylko zobaczyć, bo nie skosztować tych wspaniałych potraw, cudownych napojów. Także to też polecam i telewizom, telewizji Max, aby odwiedzali, jeżeli planują oczywiście za granicę, bo są też takie osoby, które chcą jak najwięcej zobaczyć w naszym kraju. Ale jeśli też udają się Państwo, nasi telewidzowie, za granicę, warto też uwzględnić Armenię w swoich planach podróżniczych. Jacy są Ormianie? Gościnni? Bardzo gościnni. Zresztą w ogóle można powiedzieć, że cały wschód jest taki gościnny. U nas się tak jesteśmy przekonani, że to tylko taka polska gościnność tradycyjna i to o tym pamiętamy. A kiedy udamy się na wschód, to rewidujemy nasze wyobrażenie na temat gościnności, że okazuje się, że można być jeszcze bardziej gościnnym i jeszcze bardziej życzliwym dla gości. Chce się im niemalże nieba przychylić. I tam tak jest. Oczywiście są też i skutki uboczne w postaci dodatkowych kilogramów, jakie pojawiają się po kilkudniowym pobycie w Armenii.
Czyli na pewno warto pojechać i skosztować tych smakołyków i zobaczyć. W jaki sposób stowarzyszenie kultywuje te tradycje ormiańskie? Pierwszy taki cel to między innymi integracja tego środowiska. Oczywiście w rodzinach tradycja, kultura, język, to wszystko jest pielęgnowane. Dzieci są uczone, nawet jeżeli to są rodziny mieszane, małżeństwa polsko-ormiańskie. Dzieci są uczone języka ormiańskiego. Więc na pewno ten aspekt integracyjny, a ponadto dodatkowe, tak, aby nie tylko w ramach swojego środowiska, ale i pokazać polskiej społeczności. Zresztą zaprzyjaźniony z naszym stowarzyszeniem prezes szczecineckich Ormian mówił, że zainspirowało go do działalności takie stwierdzenie wyrażone przez pewną panią, która pojawiła się na targu w Szczecinku, która powiedziała: no a wiesz co, to kupiłam od tych czarnych ruskich. Powiedział, że tak poczuł się dotknięty, bo przecież mówi, że ani nie jest ruski, no to, że ma ciemną karnację, to wcale nie oznacza, że można go nazywać czarnym ruskim. Mówi: o, ja wam pokażę, co my potrafimy zrobić. Także i w Szczecinku tak to zadziałało, że postanowili pokazać Polakom, nie tylko swoim sąsiadom, z którymi już mieli przecież kontakty, nie tylko kolegom z bazaru, ale i mieszkańcom tego miasta czy okolic, o tym, że mają bardzo bogatą kulturę. Przypomnę tylko, że to pierwszy kraj, który przyjął chrześcijaństwo w 301 roku, tak? A wiadomo, chrzest Polski rok 966, przecież i chrzest Rzymu później, także Armenia, pierwsze chrześcijańskie państwo z bogatą kulturą, tradycją, z piśmiennictwem, z alfabetem, także IV, V wiek i już jaka wspaniała kultura. Także do dzisiaj te pomniki historii, pamiątki kultury można w Armenii zobaczyć. Wracając do wystawy i arcybiskupa Józefa Teodorowicza, tu mamy jego kazania. Tak. To jest uzupełnienie, już trzecie wydanie, dlatego że wystawa już zwiedziła całą Polskę, gościła w całej Polsce. Trzecie wydanie z roku 2019. Jakie uzupełnienie? Z jednej strony jest zawarta w tym zbiorze publikacja na temat arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Ponadto jest też płyta CD z archiwalnymi nagraniami kazań wielkopostnych arcybiskupa z 1938 roku. Akurat na czasie. Tak. Przygotowana przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, także i pomysłodawcę, inicjatora wystawy. I to oczywiście na podstawie materiałów archiwalnych Polskiego Radia. Także myślę, że interesująca dla tych, którzy interesują się kulturą, historią, nie tylko szerzej Armenii, Wschodu, ale i Polski. W stowarzyszeniu? Tak, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, z naszych telewidzów, także prosimy o kontakt za pomocą Facebooka Ormianie w Koszalinie, można nas tam znaleźć i jeśli ktoś będzie potrzebował, będzie wyrażał taką chęć, to z radością udostępnimy. I zachęcamy do odwiedzenia wystawy w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Do kiedy ją można oglądać? Tak, trzeba się spieszyć. To taka specjalna oferta. Do końca przyszłego tygodnia na pewno. Niewykluczone, że jeszcze w kolejnym, ale to na samym początku, dlatego że napięty terminarz wystaw mamy w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Także trzeba się spieszyć, najlepiej w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Łukasz Trzeciak ze Stowarzyszenia Ormiańskiego Mer Hajrenik był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia, pani redaktor. Do widzenia Państwu.